To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, że dziś na Kapitolu w Waszyngtonie wydarzy się historia. O córce Jamajczyka i hinduski, która zostanie pierwszą wiceprezydentką w historii Stanów Zjednoczonych. Dziś w naszym podcaście o Kamali Harris. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10, 20 stycznia 2021 roku. Dziś w Waszyngtonie Joe Biden zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Kamala Harris na urząd wiceprezydenta, w tym przypadku wiceprezydentki tego kraju. O jej roli, miejscu i znaczeniu w amerykańskiej polityce w 8.10 będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Warakomską, felietonistką Wysokich Obcasów, dziennikarką, komentatorką polityczną, a przez lata korespondentką polskich mediów publicznych w Waszyngtonie. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry. Nie da się ukryć, na naszych oczach dzieje się historia, a właściwie herstoria. Zdecydowanie. Muszę powiedzieć, że jestem niezwykle radośnie podekscytowana tym dniem, ponieważ po raz pierwszy kobieta, i to taka kobieta, zostanie wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych i cała ta uroczystość dzisiejsza będzie także wyjątkowa, jak doskonale wiemy, ponieważ no takie symboliczne gesty oczywiście będą miały miejsce dzisiaj, ale Kamala Harris będzie składać przysięgę, którą od niej przyjmie pierwsza także niebiała sędzia Sądu Najwyższego. To wiele symboli, wiele znaczących gestów będzie tego dzisiejszego dnia. Powiedziałaś, że taka kobieta. No właśnie, wydaje się, że Kamala Harris, kiedy patrzy się z polskiej perspektywy na amerykańską politykę, pojawiła się na tej głównej scenie zaledwie rok, półtora roku temu, ale to jest krzywdzące stwierdzenie, ponieważ Kamala Harris wiele rzeczy zrobiła jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak. Ona się nie pojawiła znikąd. Jej ścieżka kariery jest starannie przez nią prowadzona. Najpierw była prokuratorką okręgową w San Francisco. W 2004 roku wygrała wybory na to stanowisko. Zresztą w czasie, kiedy kandydowała na urząd prokuratora, prokuratorki, wtedy, o ile się nie mylę, to sam Donald Trump wsparł jej kampanię wyborczą. Kilka tysięcy dolarów przelał na jej konto. No, w każdym razie ona była najpierw prawniczką w biurze prokuratora w San Francisco, po studiach na Harvardzie. Zajmowała się tam przede wszystkim przemocą domową. Właśnie w 2004 roku wygrała wybory na stanowisko prokuratora okręgowego w San Francisco, a potem w 2010 roku na prokuratora generalnego stanu Kalifornia. I to jest bardzo już ważne i eksponowane stanowisko. No a później postanowiła zostać senatorką i wygrała wybory w 2016 roku. Wygrała wybory do Senatu i muszę powiedzieć, to wszystko się układa w jasną i prostą ścieżkę kariery, starannie przemyślaną. Ty przez lata byłaś korespondentką telewizji, wówczas jeszcze publicznej w Waszyngtonie, więc bywałaś na Kapitolu. Prawdziwie publicznej, dodajmy, prawdziwie publicznej. I bywałaś na Kapitolu, miałaś okazję spotykać się z polityczkami i politykami amerykańskimi wtedy, kiedy mieszkałaś w Waszyngtonie. Chciałem cię zapytać właśnie o to, jaka jest rola i pozycja kobiet w amerykańskiej polityce, bo my niewiele o tym wiemy, szczerze mówiąc. Tymczasem bardzo wiele kluczowych funkcji w polityce amerykańskiej sprawują kobiety. Kamala Harris przejdzie do historii, ponieważ do tej pory tą najsilniejszą, najważniejszą w historii była Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów, trzecia kobieta w państwie. No teraz Kamala Harris będzie jeszcze wyżej, bo będzie druga po Joe Bidenie. Ale to nie jest tak, że amerykańska polityka to tylko mężczyźni, prawda? Nie, to nie jest tak, że amerykańska polityka to tylko mężczyźni. Kobiet jest sporo, choć niewystarczająco dużo, bo odsetek kobiet, które zajmują stanowiska, eksponowane stanowiska, czy są członkiniami Senatu, czy Izby Reprezentantów, jest stosunkowo niski, właściwie rekordowy w tym roku. Ale muszę powiedzieć, że to jest też ważne, żeby
Kamala Harris odcisnęła swoje piętno jako wiceprezydentka, jako właśnie ta najwyżej wyniesiona na stanowiska kobieta w historii Stanów Zjednoczonych, dlatego że i ma ku temu wszelkie predyspozycje, bo może tylko przypomnijmy, że Kamala Harris jest świetnie wykształcona, jest kompetentna, ma naturalny dar przywództwa, naprawdę ma naturalny dar przywództwa. Ma przede wszystkim też także ten plus, że jest kobietą wielorasową, jak to się mówi, bo ma azjatyckie i jamajskie, czy afrykańskie korzenie. I to jest także plus w tym sensie, że dociera do różnych grup osób, że pokazuje, że można łączyć. Jest w ogóle przykładem takiej osoby właśnie wielorasowej, tego takiej nowoczesnej polityczki, dla której nie ma znaczenia, nie mają znaczenia takie utarte tory, tylko ona dosyć swobodnie przekracza właśnie granice i potrafi naprawdę sięgać do różnych grup etnicznych, do różnych grup rasowych. Ma też taki naprawdę osobisty wdzięk i ma charyzmę, moim zdaniem. Naprawdę dobrze się jej słucha. Jest, słynie zresztą z ostrego języka i z bezkompromisowości. Jest taka też z drugiej strony swojska i naturalna. I ja wiem, że chcesz rozmawiać o innych kobietach, ale wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby porozmawiać o tym, jak ona może wpłynąć na inne kobiety, bo wydaje mi się, że to jest w tym sensie kluczowa sytuacja i ta herstoryczna sytuacja, że Kamala Harris będzie pierwszą, ale na pewno nie ostatnią, co zresztą sama wielokrotnie podkreśla, bo właśnie do tego zmierzam, że trochę w Stanach Zjednoczonych brakuje, czy brakowało takich wzorców do naśladowania dla innych kobiet, dla innych dziewczyn, które chciałyby związać swoją karierę z polityką. Bo tak, są kobiety w Senacie, są kobiety w Izbie Reprezentantów. Tych kobiet, liczba tych kobiet się powiększyła w minionych latach. To jest naprawdę rekordowy wzrost, zarówno w tych wyborach, które się odbyły w listopadzie minionego roku, jak i 2 lata wcześniej, jak i 4 lata wcześniej. Chodzi o to, że na bazie tego z jednej strony entuzjazmu związanego z nadziejami na prezydenturę Hillary Clinton w 2016 roku, więcej kobiet się zaktywizowało jako wolontariuszki, zaczęło myśleć o tym, żeby same mogły kandydować, a później na bazie tej wściekłości, czy złości, czy rozczarowania, że Hillary Clinton nie wygrała, tylko wygrał Donald Trump i to nie byle jaki mężczyzna, ale właśnie taki mężczyzna, czyli seksista, osoba, która wywołuje różne skrajne emocje w społeczeństwie, ale także podsyca skrajne emocje, to właśnie na bazie tej złości i rozczarowania jeszcze więcej kobiet się zaktywizowało w politykę i właśnie kandydowało w tym roku, czyli w zeszłym roku, w tych ostatnich wyborach, do Izby Reprezentantów dostała się rekordowa liczba kolorowych kobiet, właśnie czarnoskórych kobiet. I to jest między innymi, moim zdaniem, absolutnie efekt Kamali Harris i jej aktywności, jej działań także w tym, że ona odważyła się, była, ktoś może powiedzieć, na tyle arogancka, że kandydowała na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale tak, odważyła się ścierać się z tymi wszystkimi mężczyznami, którzy chcieli zostać prezydentem z ramienia Partii Demokratycznej, ale to jest absolutnie kluczowe właśnie. Im więcej tego typu działań będzie, im więcej wychodzenia poza jakieś własne ograniczenia, sięgania tam, gdzie jeszcze nas nie było, tym więcej przykładów dla innych kobiet i im więcej tych kobiet będzie, tym ta fala, ta masa krytyczna zostanie przekroczona i wtedy to będzie normalne i powszechne, że kobiety są. Nie będzie jednej tylko Nancy Pelosi, która rzeczywiście jest świetną spikerką, czyli przewodniczącą parlamentu, Izby Niższej, Izby Reprezentantów, ale naprawdę to jest absolutnie kluczowe, żeby było jak najwięcej tych kobiet i ten efekt właśnie dzięki Kamali Harris zostanie osiągnięty. Okej, przyznaję, że jako osoba dziennikarka mnie przejrzałaś, bo właśnie chciałem wziąć cię trochę pod włos, mówiąc o tym, że
Jednak czegoś zabrakło w czasie kampanii wyborczej, jak mi się wydaje, Hillary Clinton, jej samej. To znaczy ona nie miała takiej charyzmy, jaką ma Kamala Harris i nie potrafiła tak pociągnąć za sobą tłumów jak nowa wiceprezydentka. Oczywiście pojawiły się na amerykańskiej scenie politycznej postacie niezwykle jasne, dające nadzieję, chociażby Alexandria Ocasio-Cortez czy Ilhan Omar, te kolejne niebiałe kongresmenki. No ale właśnie, co Kamala Harris mocą swojego urzędu i tego zwycięstwa w kampanii, do czego może je wszystkie zachęcić? Do jeszcze większej aktywności, do jeszcze większej siły i odwagi w polityce? Absolutnie tak. Do siły, do odwagi, do większej aktywności, przede wszystkim do budowania poczucia własnej wartości, do budowania właśnie takiej pewności siebie. Ona mówi, patrzcie na mnie. To sam fakt, że mówi, mogę być pierwsza, ale na pewno nie jestem ostatnia, to jasno pokazuje. Ona będzie tym wszystkim kobietom, kolejnym pokoleniom wykuwać drogę. I tak, masz absolutnie rację. Kamala Harris ma tę charyzmę, której trochę brakowało Hillary Clinton i muszę powiedzieć, że Kamalę Harris ja poznałam podczas tego historycznego Marszu Kobiet na Waszyngton w styczniu 2017 roku, czyli tego marszu, tego największego protestu w historii Stanów Zjednoczonych, który odbywał się następnego dnia po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. I Kamala Harris występowała wtedy właśnie podczas tego protestu odbywającego się tuż obok Kapitolu, w samym centrum Waszyngtonu, razem z dwoma innymi świeżo upieczonymi senatorkami, Tammy Duckworth z Illinois i Kirsten Gillibrand z Nowego Jorku. I muszę powiedzieć, że jej przemówienie, które wygłosiła wtedy, bardzo naprawdę mocno tak oddziaływało na kobiety, które uczestniczyły, na kobiety i mężczyzn zresztą, na te osoby, które uczestniczyły w tym proteście. I rzeczywiście ona potrafi zagrzać ludzi do boju. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak mówiła właśnie, że łatwo nie będzie, tak? Żeby przejść przez te lata prezydentury Donalda Trumpa, musimy się wziąć do roboty i ten moment, w którym my tu się spotykamy w Waszyngtonie i protestujemy, pokazujemy naszą niezgodę na to wszystko, co będzie Donald Trump robił w polityce, bo wiemy, jaki on jest, to jest kluczowy moment, który zdecyduje o naszej przyszłości. I to, że jesteśmy tu razem i że demonstrujemy, pokazujemy naszą niezgodę, to absolutnie nas buduje i łatwo nie będzie, ale damy radę. I nawet użyła takiego sformułowania, jak w samolotach się używa, tak zapnijcie pasy, tak? Będzie trochę trzęsło. No więc właśnie, wzywała wszystkie te kobiety, mężczyzn, żeby wróciwszy do siebie, do domów, w różnych stanach, żeby po prostu brali się do roboty. I to jest właśnie cała Kamala Harris. Nie jakieś wielkie, patetyczne słowa, tylko konkret i naprawdę no, takie wezwanie do boju. I absolutnie, tak, masz rację, jest sporo nowych kobiet, dziewczyn w Izbie Reprezentantów, świetnych, które działają i pokazują się z najlepszej strony, czyli na przykład potrafią doskonale przemawiać, mówią wprost, co myślą, mają bardzo oryginalne pomysły i inicjatywy. Natomiast Kamala Harris ma doświadczenie jednocześnie. Ona wnosi tę świeżość, ale jednocześnie dzięki tej pracy prokuratorki w Kalifornii i prokuratorki w San Francisco, ona ma doświadczenie, potrafi też z ludźmi rozmawiać, potrafi zawierać koalicje, czyli jest bardziej doświadczona politycznie. Politycznie w sensie, że no, tych zachowań politycznych, czyli umiejętności poruszania się w tym wielkim świecie politycznym. No i prawda też jest taka, że potrafi być niesamowitą wojowniczką. Ja pamiętam, kiedy przesłuchiwała na przykład Beta Kanawaga, kandydata do Sądu Najwyższego, potem zatwierdzonego przez Senat i zgłoszonego przez Donalda Trumpa, prawie go doprowadziła do łez swoimi pytaniami, bardzo rzetelnymi oczywiście, to nie była jakaś zemsta czy napastliwy atak, ale jednak była świetnie przygotowana i potem była też niesamowitą wojowniczką w kampanii prezydenckiej. Była jedyną kobietą, która
stanęła w szranki w ramach prawyborów Partii Demokratycznej i to ona przecież podczas jednej z debat powiedziała prosto w oczy swojemu późniejszemu partnerowi, prezydentowi Joe Bidenowi, że to ona jeździła autobusami z ludźmi różnych ras i kolorów skóry, żeby walczyć z uprzedzeniami rasowymi, segregacją, kiedy on, świadomie lub nie, współpracował z tymi senatorami, którzy segregację rasową popierali. I była w sumie jedną z ostatnich polityczek i polityków w obozie demokratów, którzy wsparli Bidena, ale potem pokazała, że ponad podziałami można próbować się porozumieć i budować wspólny program. Oczywiście, tak. I na tym polega właśnie z jednej strony ta jej odwaga, z drugiej strony ta mądrość. Bo oczywiście no, wiele osób, zwłaszcza tych osób, które jej nie lubią, mówi, że ona ma niewyparzony język, ale tak, to te jej pytania, czy ta umiejętność grillowania, jak to się mówi, osób, którym ona zadaje naprawdę trudne pytania, jest fantastyczna. No a to jest z kolei to doświadczenie prawnicze, to doświadczenie prokuratorskie i naprawdę ona jest bezkompromisowa, więc w związku z tym ta jej wiceprezydentura może być także przełomowa, bo pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych osoba zajmująca stanowisko wiceprezydenta nie ma nadmiernie rozbudowanych obowiązków. Tak? To wiceprezydentura jest raczej no, takim stanowiskiem, powiedziałabym, no, dyplomatycznym, znaczy, że po prostu jak prezydent nie może gdzieś pojechać, to jedzie wiceprezydent, bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach, przyjmuje różne osoby w Białym Domu, natomiast no, nie ma takich jasno określonych czy zakresów odpowiedzialności czy obszarów, w których będzie działać. I uważam, że Kamala Harris na pewno wprowadzi zupełnie inny styl wiceprezydentury. To znaczy, to jest trochę tak, że tak jak Joe Biden był dla Baracka Obamy taką osobą, która zawsze miała to ostatnie zdanie przed podjęciem decyzji przez prezydenta, czyli że Joe Biden doradzał Barackowi Obamie. Tak zresztą już sam oficjalnie teraz powiedział, że chce, żeby Kamala Harris też pełniła taką funkcję w Białym Domu, czyli żeby była tym ostatnim głosem, zanim prezydent Joe Biden podejmie decyzję, czy ogłosi coś, czy zdecyduje o czymś, ponieważ ona ma tę swoją mądrość życiową i ma też doświadczenie. Mimo, że jest no, ponad 20 lat młodsza od Bidena, ale naprawdę też sporo w życiu przeszła i no, w sensie takim zawodowym. I przede wszystkim to, co jest ważne, to o czym już wspominałam, że ona wychodzi poza no, pewne utarte kolejny, ale przede wszystkim ma większą świadomość nierówności rasowych, dzięki temu, że sama jest wielorasowa, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo wyraźny kontrast między poprzednim wiceprezydentem Mike'em Pence'em, a nową wiceprezydentką Kamalą Harris. Dodajmy, że w otoczeniu Joe Bidena wiele się zmieni i w ogóle w takim spojrzeniu na to, co dzieje się w Białym Domu i rezydencji wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych, bo nie możemy zapominać o tym, że Jill Biden, od dziś to będzie kolejna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, zapowiedziała, że nie zamierza zrezygnować z pracy. Ona jest profesorką na Northern Virginia Community College i będzie jeździła do pracy jako pierwsza dama, ponieważ nie zamierza porzucać swoich studentów, a z kolei wiceprezydentka, no widać, że będzie osobą niezwykle energiczną i pewnie znacznie bardziej aktywną w polityce, o czym wspominałaś, niż Mike Pence. Ale nie możemy też zapominać, Doroto, o tym, że bardzo korzystnie zakończyły się wybory do Senatu dla demokratów. Dwa mandaty zdobyte w Georgii, 50-50, ale decydujący głos wiceprezydenta, w tym przypadku wiceprezydentki, więc Kamala Harris odegra też prawdopodobnie historyczną rolę we wprowadzaniu w życie reform, które Joe Biden wraz z nią w kampanii zapowiadali.
Zdecydowanie tak, absolutnie. To znaczy, jeśli mówimy o Georgii, jeśli pozwolisz kilka zdań na ten temat, uważam, że tu absolutnie trzeba wspomnieć o kolejnej kobiecie, niezwykłej kobiecie, Stacey Abrams, która była pierwszą w historii stanu Georgia kandydatką, czarnoskórą kandydatką na gubernatorkę i przegrała dosłownie o włos te wybory, ale później, właśnie po tych przegranych wyborach w 2016 roku, ona postanowiła, żeby się poświęcić pracy u podstaw w Georgii i myślę, że to jest właśnie ta osoba, która zresztą wespół z Kamalą Harris zrobiły ogromnie dużo, właściwie wszystko, uruchomiły wszystkie możliwości, nie tylko chodziło o apelowanie, ale jeżdżenie po ludziach, rozmawianie z ludźmi, po prostu przekonywanie, żeby poszli na wybory, do wyborów, żeby oddali swoje głosy na demokratów właśnie, nie na republikanów. W stanie, który jest bardzo konserwatywny co do zasady i który zazwyczaj wybiera republikańskich kandydatów. No więc naprawdę Stacey Abrams, poświęcając swoją osobistą karierę polityczną, przyczyniła się do tego zwycięstwa i do przeważenia tej szali zwycięstwa na stronę demokratów. I tak, Kamala Harris teraz jako wiceprezydentka będzie przewodniczyć obradom Senatu i w momencie, kiedy w głosowaniu będzie remis, bo jest 50 republikanów w Senacie i 50 osób, które głosują tak jak Partia Demokratyczna, mówię to w ten sposób, ponieważ jest 48 osób z Partii Demokratycznej i dwoje senatorów niezależnych, ale te dwie osoby głosują tak jak demokraci, czyli jest remis 50-50, więc jej głos może zatem przesądzić o wyniku tego głosowania w Senacie. I absolutnie dzięki temu Joe Biden i Kamala Harris, ich administracja będzie mogła rzeczywiście mieć dużo większe szanse na wprowadzanie zmian, na wprowadzanie reform, no bo my, demokraci, mając też większość w Izbie Reprezentantów, niewielką, bo niewielką, ale zawsze, plus możliwość właśnie zatwierdzenia tych decyzji w Senacie, absolutnie będą mogli działać. To trochę inna sytuacja niż wtedy, kiedy Barack Obama miał nie tyle związane ręce, co republikanie w Senacie ograniczali wszelkie działania i wszelkie inicjatywy właśnie realizując politykę swojej partii. Więc to jest dużo lepsza i ciekawsza sytuacja, ale także pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że zadaniem wiceprezydenta jest, który pozostaje w cieniu prezydenta cały czas, jest jednak to, że w sytuacji, kiedy prezydent nie będzie mógł pełnić urzędu w przypadku śmierci, choroby albo rezygnacji, to jest osoba, która przejmuje rządzenie państwem, czyli w przypadku administracji Joe Bidena i Kamali Harris nie jest wykluczone, że to właśnie Kamala Harris zostanie prezydentem w trakcie trwania tej kadencji. Oczywiście ja trzymam kciuki za Joe Bidena i liczę, że w dobrym zdrowiu całą tę kadencję odbędzie, ale pamiętajmy, że ma 78 lat, a już na pewno pamiętajmy o tym, że sam zapowiedział, że będzie prezydentem teraz tylko jedną kadencję. No właśnie, i tutaj dochodzimy do jeszcze jednego bardzo ważnego wątku. To znaczy, może się okazać tak, że 4 lata, oby tak było, życzymy Bidenowi zdrowia oczywiście i sukcesów, 4 lata jego prezydentury to będzie tak naprawdę przygotowywanie amerykańskiego społeczeństwa do kolejnej kampanii wyborczej, w której naturalną kandydatką demokratów będzie Kamala Harris. Dokładnie tak. I to jest ta sytuacja, którą Kamala Harris może dobrze wypracować, ponieważ jako wiceprezydentka będzie miała możliwość pokazania się z najlepszej strony. Będzie mogła działać, jeśli nie pozostanie w cieniu prezydenta, jeśli będzie odgrywać rolę w polityce, jeśli nie zrezygnuje ze swojej widoczności, wyrazistości, bezkompromisowości, to ma szansę naprawdę dobrze zapisać się nie tylko na kartach historii, ale przede wszystkim w umysłach ludzi i te wybory za 4 lata po prostu wygrać. Dorota, na koniec o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu dzisiejszego dnia. Kończy się era Donalda Trumpa. Być może na zawsze.
przypomniał mi się taki tekst z New Yorkera z roku 2017, z 19 stycznia, kiedy to w słynnym Borowitz Report, czyli takiej kolumnie rozrywkowej, satyrycznej, pokazano zdjęcie George'a Busha i podpisano je w ten sposób: były prezydent Stanów Zjednoczonych odliczający godziny do momentu, w których przestanie być najgorszym prezydentem w historii USA. No i wydaje się, że to jednak było profetyczne stwierdzenie, bo chyba ciężko będzie, poza oczywiście zagorzałymi zwolennikami, większości historyków, ludziom, którzy żyją w naszych czasach, pamiętać dobrze prezydenturę Donalda Trumpa, także w kontekście jego stosunku do kobiet. Absolutnie tak. Znaczy, prezydentura Donalda Trumpa przejdzie do historii jako prezydentura kłamstw. To jest po pierwsze, jak wyliczyli dziennikarze z The Washington Post, średnio statystycznie rzecz ujmując 50 kłamstw lub mijania się z prawdą dziennie. To jest ten rekord Donalda Trumpa, więc zdecydowanie chyba nie było z punktu widzenia polityki międzynarodowej, z punktu widzenia praw kobiet, z punktu widzenia w ogóle praw człowieka i takiej wolności obywatelskiej i przestrzegania zasad demokracji, nie było gorszej prezydentury w nowoczesnych czasach, choć oczywiście Donald Trump uważa inaczej, uważa, że był najlepszym prezydentem, zrobił najwięcej i w tej swojej megalomanii, narcystycznym podejściu do siebie i do swojego świata tak uważa i wtórują mu oczywiście jego wyznawcy, bo ja nawet tych jego zwolenników określam właśnie wyznawcami, bo to jest rodzaj już można powiedzieć religii, wiara w moc Donalda Trumpa i w jego niezwykłe zdolności. No ale rzeczywiście ta prezydentura także przejdzie do historii ze względu na to, jak się zakończyła, czyli ten atak na Kapitol, atak na świątynię demokracji, atak na ustanowione przepisami prawa, ale także zwyczajem zasady pokojowego przekazywania władzy. To, że Donald Trump nie spotkał się z Joe Bidenem, to, że nie pogratulował mu, że do tej pory ani razu, nigdy do tej pory od czasu wyborów nie powiedział oficjalnie, że Joe Biden jest rzeczywiście prezydentem. To jest po prostu niesamowite, to jest coś niespotykanego. No i podsycanie tych teorii spiskowych, podsycanie tej nienawiści, tych podziałów społecznych, do których on sam zresztą swoimi słowami, swoimi działaniami doprowadził. To jest też kolejny czynnik, który zostanie mu zapisany, zapamiętany w tej prezydenturze, która była naprawdę fatalną prezydenturą. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że właśnie to, od czego zresztą zaczęłam i wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, ten marsz kobiet na Waszyngton, który miał miejsce następnego dnia po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, to był, tak jak mówiła zresztą podczas niego Kamala Harris, to był początek ciężkiej pracy, którą jednak Amerykanki odrobiły. I głównie dzięki Kamali Harris Afroamerykanki, czy kobiety o różnych kolorach skóry, czarnym, ale nie tylko, te wielorasowe. I rzeczywiście udało się temu środowisku, szeroko pojętemu środowisku kobiecemu, zmobilizować i zaktywizować. I myślę, że to jest, jeśli myślałabym, czy chciałabym się pokusić o wskazanie jakiejś dobrej rzeczy, która stała się w czasie prezydentury Donalda Trumpa, to mogłabym wskazać właśnie to. Donaldowi Trumpowi udało się zaktywizować środowiska kobiece, udało się zjednoczyć te środowiska tak, by działały na rzecz obrony praw kobiet, obrony praw mniejszości, by działały na rzecz obrony praw człowieka. I to rzeczywiście się udało i między innymi zwycięstwo Joe Bidena i Kamali Harris w wyborach prezydenckich jest tego najlepszym dowodem, bo to właśnie dzięki tym działaniom. Donald Trump powoli przechodzi do przeszłości i kto wie, czy nie stanie przed sądem, przed sądami stanowymi, co raz na zawsze, oraz nie zostanie przez Senat pozbawiony prawa do piastowania w przyszłości jakichkolwiek urzędów państwowych, co sprawi, że już nigdy w amerykańskiej polityce nie będziemy go oglądać. On przechodzi do przeszłości, a dzisiaj zaczyna się przyszłość na schodach Kapitolu.
zostanie zaprzysiężona pierwsza w historii wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, o której rozmawialiśmy dziś w 8.10, z felietonistką Wysokich Obcasów, komentatorką polityczną, dziennikarką, przez lata korespondentką w Waszyngtonie, Dorotą Warakomską. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Michał Nogaś, do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.